I w ten oto sposób do końca dobiegła dzisiejsza konferencja prasowa, dość burzliwa. Myślę, że Roman, padło kilka ważnych wątków, których nie można było przemilczeć. No teraz czas na zdecydowane reakcje. Tak, myślę, że to jest rola prezesa PZPN Michała Liskiewicza. Akurat prezes rozumie media, z mediów się wywodzi. Sam kiedyś pracował jako dziennikarz i muszę powiedzieć, że jego dostępność wręcz wzorcowa, a nie ma łatwej roli, bo też jest krytykowany. Także można powiedzieć, że inni uczestnicy tego publicznego piłkarskiego życia nagle nawet powinni brać... Mówisz Michał Liskiewicz, rozumie media, ale czy Michał Liskiewicz właściwie reaguje na pewne zjawiska, które mają miejsce? Nie egzekwuje tego w stosunku do Janasa, czy też nawet do piłkarzy, bo ja naprawdę po prostu jestem zbulwersowany zachowaniem pana Sobolewskiego czy pana Radomskiego. To są piłkarze reprezentacji Polski, którzy tutaj przyjechali, żeby grać dla polskich kibiców. Jeśli ich nie interesuje gra dla polskich kibiców, to mogą się spakować i wyjechać z tego zgrupowania. Częścią jakby całego tego pobytu na mundialu jest konieczność rozmowy z mediami, a przez media z kibicami. Dotyczy to pana Sobolewskiego i pana Radomskiego, czy pana Mili, czy pana Rasiaka. Niestety, jeśli oni lekceważą polskich kibiców, nie mają do tego prawa. Jakby reprezentują dzisiaj polskich kibiców na mundialu i oni muszą to zrozumieć, muszą z pokorą podejść do kibiców, którzy często naprawdę wydają ostatni grosz, którzy sercem tutaj przyjechali do Niemiec, naprawdę, bo są ludzie bogaci, ale są też ludzie, którzy nie mają tych środków, a jednak chcą być przy tej przygodzie życia. I tak to traktujmy, tu się pisze historię polskiej piłki i wymagajmy od pana Radomskiego, pana Sobolewskiego czy pana Mili szacunku, bo to naprawdę jak pan Mila ze słuchawkami w uszach sobie opuszcza strefę, której jest dostępny do dziennikarzy po meczu z Ekwadorem, to jest wyraz arogancji nie do nas, do dziennikarzy. Nie, to jest wyraz arogancji w stosunku do polskich kibiców i na to sobie nie możemy pozwolić, naprawdę. Już sam nie wiem, co też myśleć o tej sprawie tych komórek i kamery, bo z jednej strony ja bym można o tym rozmawiać, natomiast ja dwa dni temu rozmawiałem z Mariuszem Piekarskim, który opowiadał o tym, że przed chociażby spotkaniem Flamengo Rio de Janeiro Vasco, czyli mecz, który elektryzuje całą Brazylię. Dziennikarze radiowi gdzieś jeszcze wbiegają na rozgrzewce, kamery. Ty znasz wielki futbol światowy, prawda? Wiesz dobrze, że to jest pewien obieg informacji, pewna przyjemność bycia z kibicami, z mediami. Miałem taką rozmowę ze Zbyszkiem Bońkiem. Mówi, ja w swojej karierze uwielbiałem rozmawiać z dziennikarzami. Bo po pierwsze, mogłem z nimi się pokłócić, porozmawiać, czegoś dowiedzieć, sprzedać siebie publicznie, czyli być dla kibiców, że to była przyjemność. I jak ta grupa przebywa już ponad 20 dni z sobą, to jakby poprzebywała troszeczkę z dziennikarzami, to też by miała troszeczkę oddechu jakby w tym wszystkim. Także wydaje mi się, że szukajmy w tym wszystkim normalności. To, co ty powtórzyłeś tu kilka razy, bardzo mi się to podobało. To jest sytuacja stresowa, wyjątkowa, ale bądźmy dla siebie normalni w tej sytuacji i nie tolerujmy arogancji. Arogancji niektórych ludzi, bo naprawdę nie tolerujmy arogancji, bo to jest problem komunikacji. Dzisiaj futbol jest dla mediów, ale naprawdę dla kibiców. Ja muszę państwu powiedzieć, że wczoraj po meczu w Hamburgu, kiedy mieliśmy z Romanem przyjemność skomentowania spotkania Argentyny na Wieczerze Kości Słoniowej, tak, mniej więcej o godzinie 1 w nocy wpadliśmy do jednej z włoskich restauracji blisko dworca w samym centrum Hamburga. No i gdzieś około godziny 1:30, kiedy kończyliśmy drugą wodę mineralną i jakieś tam mamma mia, tak. Do restauracji wszedł reprezentant Argentyny, Maxi Rodriguez, razem ze swoją rodziną, ze swoimi przyjaciółmi. On skończył mecz 2-3 godziny wcześniej. Nie było po nim widać stresu. Na boisku dał z siebie absolutnie wszystko. Pomógł Argentynie w tym meczu zdobyć 3 punkty, a no nie wiem, 2 godziny po meczu, czy pewnie jeszcze 4 godziny przed meczem, był normalnym człowiekiem, który potrzebuje żyć normalnie, tak jak na co dzień, czyli nie stres, czyli nie zamek, czyli nie odcięcie od normalnego świata, tylko i żart, i telefon, i ludzie dookoła, i przyjaciele, i rodzina, i dziennikarze, i wszyscy, którym można zapomnieć o tym stresie mistrzostw świata. Mówisz o normalności, poza tym przyzwyczajenie do stresu, przyzwyczajenie do meczu, przyzwyczajenie do obecności ludzi. Gdyby to przyzwyczajenie tutaj kształtować, nie w Szwajcarii, bo być może tamto zgrupowanie powinno być absolutnie zamknięte, treningi taktyczne, ograniczony dostęp dziennikarzy, ale tu w Niemczech jest impreza, gdzie jest forum na cały
cały świat. I my Polacy musimy z tego korzystać w pełni, bo my jesteśmy ambitnym krajem, odważnych ludzi mamy w swoich szeregach. Musimy pokazywać się na świat, wykorzystać to sportowo, ale też muszę powiedzieć dla prestiżu Polski na świecie, dla pokazania nowego wizerunku tej polskiej demokracji. Tak to traktujmy. Jak zobaczyłem kilka pomysłów na mecz z Ekwadorem, nie wiem, co tyle ukrywał Paweł Janas na tych treningach zamkniętych. Ja rozumiem. Jest wariant bicia piłki na Smolarka przy stałym fragmencie gry, a drugi na Jopa. No może jest jakiś trzeci, ale ja go nie zobaczyłem. Także myślę, że panowie, no to jest stałe fragmenty gry. Oczywiście, że to jest broń w dzisiejszym futbolu, ale przecież była stosowana w meczu z Chorwacją w Wolfsburgu. Już wtedy, Smolarek, ten wariant, z którym strzelił bramkę z Chorwacją, tak samo był zastosowany z Kolumbią. I proszę mi wierzyć, Niemcy mają takiego specjalistę, nazywa się Urs Siegenthaler. To jest Szwajcar, który pracuje na potrzeby Klinsmana. Po tych dwóch meczach, proszę mi wierzyć, on miał wszystkie rzuty wolne i rzuty rożne Polaków rozpracowane. Dzisiaj polski trener wychłostany przez niemieckie media, zresztą o tym opowie już Państwu Paweł Wójcik, który rozmawia z Antonim Bugajskim.